Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałam Wam dzisiaj podsumować kolejny mój tydzień ćwiczeń. Założyłam sobie, że będę ćwiczyła 6 razy w tygodniu, czyli dosyć sporo, ale jeden dzień zostawiam na odpoczynek, na to, żeby moje mięśnie właśnie odpoczęły i żeby prawidłowo spalać tłuszcz. Podobno to jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć ten jeden dzień odpoczynku i w tym tygodniu tak zrobiłam, a tak naprawdę to zrobiłam sobie 2 dni przerwy, ponieważ wczoraj nie czułam się za dobrze i również odpuściłam, czyli w tym tygodniu było 5 razy. Zazwyczaj mi idzie ciężej około 10-15 minut, odkąd zaczynam. Wtedy mi się wydaje, że nie dam rady, ale po tym czasie jakoś, kiedy przebrnę przez ten najgorszy okres, od razu nabieram wiarę w siebie i do końca już mi jakoś idzie. Czułam również trochę zakwasów w łydkach, tak jak w tamtym tygodniu. Jednak to było zdecydowanie mniej odczuwalne. I efekty. Wydaje mi się, że moja talia jakby jest mniejsza w obwodzie. No nie wiem, jak to jest w rzeczywistości, bo tak naprawdę nie mam centymetra, ani nie mam wagi, więc nie wiem, jak to wygląda ani w kilogramach, ale to właśnie mi chodzi o to tylko, żeby dobrze się czuć, żeby lepiej wyglądać, a niekoniecznie jakimiś miarami to oceniać. Nie robiłam zdjęcia, ale tak sobie pomyślałam, że może po miesiącu, po półtorej, po dwóch, jak już będę gotowa, że może Wam pokażę na przykład, z czego jestem zadowolona, ale to nie chcę wybiegać w przyszłość za bardzo. W kolejnym tygodniu też planuję 6 razy ćwiczyć, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dzisiaj też nie czuję najlepiej tak naprawdę i gardło mnie boli, więc zobaczymy, kiedy będzie ten dzień wolny. W tamtym tygodniu było to czwartek, w czwartek i wczoraj był wtorek, więc 2 dni wolnego. A teraz co do diety. Już dawno kupuję sobie takie gotowe mieszanki i orzechów, i różnych suszonych owoców. I jak mnie napada jakiś na wielki głód, to wtedy właśnie się... I wtedy się jakoś łaszę na to. Wolę w ten sposób, niż zajadać słodkie. I codziennie zjadam taką sporą kostkę gorzkiej czekolady, to akurat ma 85%, żeby... Różne mikroelementy. Ona ma same dobre właściwości. Jedna kostka naprawdę nikomu nie zaszkodzi. Może tylko i wyłącznie dobrze wpłynąć na nasze zdrowie. Właśnie najważniejsze, żeby było jak najwięcej czarnej, ciemnej czekolady w środku. Cukier jest zbędny. No, ale tutaj mam przykład takich. W niej jest 5 kostek, a kosztuje funta. Więc na 5 dni mi starcza. Jeszcze technicznie wracając do ćwiczeń, niestety nie mam dalej maty, ponieważ wszystkie tutaj, przynajmniej w moim miejscu zamieszkania, są dosyć drogie, a nie wydaje mi się, żeby 16 funtów to była adekwatna cena, żeby kupować matę, ale jeszcze ważne, w czym się ćwiczy tak naprawdę. Ja ćwiczę na bosaka zazwyczaj, to też chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale pewnie w przyszłym tygodniu coś wymyślę, zobaczymy. Ja ćwiczę w spodenkach krótkich, ważne, żeby nie były za długie, żeby się nie plątały między nogami, bo to wiadomo, nie jest zbyt przyjemne. I w takiej topie, nie wiem, czy to jest biustonoszotop, i myślę, że to jest dosyć ważna sprawa, to i Wam pokażę akurat z polskiej firmy Brubeck, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, żeby po prostu nie skakało zbytnio. To na pewno też pomaga dużo przy ćwiczeniach. Ja posiadam tam kilka na zmianę. I nie ćwiczę w koszulkach, zazwyczaj zaczynam w koszulce, ale zaraz ściągam, ponieważ ciało się tak na tyle rozgrzewa, że ja nie jestem w stanie tego gorąca tak spokojnie w koszulce siedzieć, wolę ją sobie ściągnąć, siedzieć, ćwiczyć. Więc no tak to wygląda. Łokci o dziwo jakoś bardzo otartych nie ma i zauważyłam, że coraz lepiej wykonuję te ćwiczenia, jestem coraz bardziej stabilna. Oczywiście to nie w 100% tak jak Ewa to wykonuje, bo dalej jestem właśnie przy ćwiczeniach Ewy Chodakowskiej, ale widzę poprawę po prostu w swojej stabilności, czyli mięśnie zaczynają jakby pracować lepiej i sama zwracam większą uwagę właśnie na to, jak wykonywać dane ćwiczenie. To dalej nie jest idealne, ale jestem z siebie coraz bardziej dumna i koniecznie dajcie mi znać właśnie, jak to jest u Was, bo to jest fantastyczne, że tyle osób się odezwało, że już ćwiczy długo albo że zaczyna ze mną i na Facebooku dalej dajecie mi znać, więc naprawdę to jest dla mnie przefantastyczna sprawa. Dziękuję Wam za to, że jesteście i dajcie mi koniecznie jeszcze raz znać. Więc do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa!